slajdów. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niplot. Dziś usłyszymy o Kosowie. Co się wydarzyło w Kosowie? Jakie były przyczyny tego, co się wydarzyło tam? Jak również jakie skutki? A skutki odczuwane są do dzisiaj. Witam bardzo serdecznie naszych gości, Sylwestra Pruszcza oraz Pawła Ruszyckiego, którzy opowiedzą o kasusie Kosowa. Dziękuję. Witam Państwa. Szanowni Państwo, jak gdyby ktoś mnie się spytał, gdybyś tam, Panie Pruszcz, Panie Sylwestrze, w parlamencie, to co się najważniejszego wstało? Mówi się teraz dużo jest o akta, dużo, nie wiem, o różnych kryzysach, ale tak naprawdę w skali Europy, w skali tych czasów powojennych, to najważniejsze jest to, co się stało w Kosowie. Bo cóż to takiego się wydarzyło? Ano to, że jak w soczewce, w takim zwierciadle, Kosowo pokazało nam, w jakie procesy dzisiaj w Europie mają miejsce. Tak jak mówił Yasser Arafat, że przyszłość Palestyny wygrają kobiety. To było dla wielu niezrozumiałe w 70-tych latach. O co chodziło z tymi kobietami? Czy to kobiety mają iść na czołgi, czy kobiety wejdą do armii? Ale to chodziło o to, że kobiety rodzą dużo dzieci w demograficzny sposób, naturalny, będą wybierać inną nację. I wtedy to było bardzo niezrozumiałe. Dzisiaj w Polsce też tego nie rozumiemy procesu, ponieważ gdybyśmy dzisiaj weszli, czy to na dworzec główny, kolejowy, czy byśmy poszli do Kaskady, to byśmy widzieli samych Polaków. Wszyscy są, skórę mają jasną, wszyscy są uśmiechnięci, nie ma problemów rasowo-etnicznych, kulturowych, religijnych. A taka była przedwojenna Polska. Tak dla przypomnienia. Ale Europa się zmieniła. Procesy, które przebiegają, świadczą, pokazują tylko to, że historia się nie skończyła. Że powinniśmy te procesy poznawać, rozumieć i dobrze na nie reagować i odpowiadać. Szanowni Państwo, Bałkany. Gdy rozmawiam ze starszymi kolegami, którzy ze mnie zjedli na historii, każdy z nich powtarza o bardzo krótkiej rozmowie, że słuchaj, wszystko się zaczyna od Bałkanów, tam jest największe zarzewie. Trzy religie, trzy charakterologiczne postawy, trzy cywilizacje. Właściwie, gdy tam byłem, to powiem Państwu, że co dolina między górami, to jest po prostu inny świat. Inna muzyka, inne jedzenie, inne kościoły, cerkwie, meczety. I w tym tyklu jest ten ogień, który może podpalić porządek w Europie. I właściwie podpalił. Koledzy z Niklota napisali w haśle tutaj naszego wykładu, że kasus, że będziemy rozmawiać o kasusie Kosowa. Tak, Kosowo jest kasusem. Proszę Państwa, pierwszy raz po II wojnie światowej przesunięto w Europie granice. Nie między narodami, znaczy tak, to nie był podział Czechosłowacji na Czechów i Słowaków, który już dawno ten podział istniał. To nie był podział ten, nie wiem, Związku Radzieckiego, który był oczywisty historycznie, tylko powstało nowe państwo, nowy twór. Wiele państw europejskich zgodziło się na to, żeby przesunąć granice, czyli porządek bojałtański po samodzielnej, jednostronnej proklamacji niepodległości przez Kosowo i uznanie go przez wiele państw, złamał, przesunął, odsunął porządek jałtański. I ja się bardzo tym zainteresowałem. I tak w takiej nie wiem, młodzieńczej werbie jeszcze wtedy napisałem szybko maila, gdy te procesy się działy, jeszcze tu współpracowaliśmy bardzo mocno z kolegą Pawłem, który zaraz miał też po mnie prelekcję. I wysłałem maila do ambasadora Serbii do Warszawy, że chciałbym pojechać do Kosowa i zobaczyć na własne oczy, cóż tam się takiego stało. Bo, szanowni Państwo, są zdjęcia, są artykuły, wszyscy je czytamy, ale gdy człowiek czegoś nie dotknie, to mówi coś, o czym tak naprawdę, czego nie rozumie. Tego podglebia, tej postawy ludzkiej, która tam, tego cierpienia. I postanowiłem, dostałem odpowiedź z Warszawy, z ambasady Serbii,
i dosłownie za dwa tygodnie już byłem w Serbii. W Belgradzie, tak trochę pozwolę sobie na takie osobiste uwagi w czasie tej mojej prelekcji. W Belgradzie zobaczyłem, co to znaczy gościnność. My też jesteśmy gościnni jako Polacy, nic nie mogę nam zarzucić, ale oni są dwa razy bardziej gościnni. Po prostu od już lotniska, od pierwszego uścisku, przez cały wyjazd, po prostu czułem się jak w rodzinie. I zresztą to powiem już od razu, bo potem zapomnę. Moja żona mówiła, że ja się zmieniłem od tamtego czasu. Sylwek, jak ty przyjechałeś z tego Belgradu, to jesteś już innym człowiekiem, to jakieś cię tam zmienili. No, a nie dużo jest to prawdy. No i teraz tak. Przyjechałem do Kosowa. Zobaczyłem Belgrad, zniszczony bombardowaniami NATO. Zobaczyłem te budynki, które są popalone, poniszczone. Jadąc tam, miałem świadomość, tutaj sobie pozwolę taki krótki rys historyczny, że w Kosowie zadziało się wiele takich decyzji politycznych, których już od 60 lat miało Serbów stamtąd wyrzucać. Cóż to się tam stało? Jeszcze przed II wojną światową w Kosowie było większość Serbów. Oczywiście byli też tam i Bośniacy, i dużo Cyganów, i Macedończycy, jak to na Bałkanach. Było też wielu Albańczyków, ale też Albańczyków na przykład wyznania katolickiego. Tak, powiem też sobie dygresję, ja zawsze dorzucam, bo potem kończę wiekach, mówię, jeszcze o tym nie zapomniałem powiedzieć. Na przykład dzisiaj w Czarnogórze mieszka wielu, też są enklawy albańskie, ale Albańczyków katolików. To też jest taka specyfika właśnie Bałkan. No i teraz tak, mamy II wojnę światową. Albańczycy, tak jak Chorwaci, opowiadają się po stronie niemieckiej i włoskiej. Tworzą nawet dywizję SS, tworzą marionetkowe rządy w Kosowie. I było to oczywiście na rękę hitlerowcom, Niemcom, podobnie jak u nas na Wołyniu czy na Kresach, gdzie Ukraińcy też opowiedzieli się za Niemcami. I w oczywisty sposób zaczęli eksterminować, wysiedlać, wypędzać Serbów. I to był pierwszy krok do wyrugowania serbskości z Kosowa. To jest chyba oczywiste, ale jeszcze raz powiem, że Kosowo jest dla Serbów kolebką ich państwowości. To jest ich serce. To jest tak, jak dla nas Gniezno. To jest jak ktoś by nagle nam powiedział, że od jutra nie będzie Gniezna, nie będzie Wawelu, nie będzie Jasnej Góry. To jest tam te wszystkie bardzo ważne rzeczy dla nas, mentalne, historyczne, groby królów, miecze, koronacje, to wszystko działo się na terenie Kosowa. I dla Serbów było oczywiste, że zawsze ta ziemia będzie ich. Teraz po II wojnie światowej już Albańczycy stanowili większość Kosowa. Co więcej, Tito, który był Chorwatem, chciał osłabić serbskość na Bałkanach i otworzył granice Kosowa na Albanię. Bardzo dużo Albańczyków po wojnie wpłynęło też do Kosowa, po to, żeby znowu uruchować Serbów. W międzyczasie Serbowie byli lepiej wykształceni, byli właścicielami tych ziem. Zdarzyła się rzecz, którą musimy mieć ją w pamięci i wiedzieć, że ten proces przeleje się przez całą Europę. Ano bowiem demografia. W Kosowie dzietność Serbów, kobiet serbskich, wahała się w okolicy 1,8 do 2. Czyli tak jak dzisiaj w Polsce, ledwo co mamy tę zmianę pokoleniową. Zmiany pokoleniowe bodajże jest od 2,15, wtedy jeśli w rodzinie jest dwójka dzieci, a w niektórych trzy, to w Polaku będzie taka sama liczba. Jeśli jest mniej, to będziemy spadać. Czyli Serbów było coraz mniej, a uwaga, dzietność kobiet albańskich wynosiła 7,8. Do dzisiaj tyle wynosi. Dzietność kobiet w Palestynie to jest 6,8-6,7. Gdzie jest, nie wiem, Strefa Gazy, tam gdzie jest dużo Palestyńczyków, tam jest bardzo dużo młodych ludzi, tam jest wylew, tam jest wybuch państwowości narodu palestyńskiego. A co dopiero w Kosowie, gdzie jest najwyższa dzietność w Europie, ale kobiet albańskich.
I w związku z tym, jeśli w danej rodzinie albańskiej było 7-8 dzieci w 50 latach, te dzieci w 71-72 roku miały znowu po 7 dzieci, to dzisiaj jest to po prostu przyrost przeolbrzymi. I też pokażę Państwu zdjęcia. Dla mnie to było od razu rzucające się w oczy. W Szczecinie jest dużo kobiet, jest dużo młodzieży, jest dużo wózków. Widać, że są małe dzieci. Ale to się widzi, jak się ma małe dzieci, że ktoś z wózkiem wychodzi. W Niemczech, w NRD już w ogóle tego nie widać. A w Kosowie byli sami młodzi ludzie. To po prostu jak na festiwalu, o kim się opowie. Jakby przyjechali specjalnie. Wszędzie ta młodzież. Dużo ich było. To było bardzo rzucające się w oczy. Po prostu taki widok w Europie już chyba nie ma. To też trzeba mieć to w pamięci. Co ważne może też dla jakichś takich naszych rozważań jest to, że głównie ta dzietność Albańczyków była wśród kobiet niepiśmiennych i niewykształconych. A kobiety albańskie, które miały wykształcenie, miały też już dzietność 2,1, 2,2. Czyli to też pokazuje, że po prostu Albańczykom też władzom albańskim, czy tym terrorystom albańskim, czy UCK, jak ich tam nazwać, nigdy nie zależało, żeby krzewić kulturę, edukację wśród narodu, wśród Albańczyków. I teraz, w międzyczasie, Albańczycy rośli w siłę etnicznie. To było właśnie to nie była siła gospodarcza, to nie była siła intelektualna, tylko czysta demografia i powoli rugowanie serbskości. Ale jeszcze jeden z elementów, który moim zdaniem dobił, czy dobija cały czas Serbów, powiem wam na końcu, gdzie mówił pas z rękawa, takie moje przemyślenie i doświadczenie. I proszę Państwa, powiem trochę o mojej wizycie w Kosowie i w międzyczasie będę jeszcze opowiadał o innych rzeczach. Może słabo widać tutaj. Kosowo, proszę Państwa, to geograficznie wyglądają jak nasze Bieszczady. Trochę może wyższe, czyli doliny, bardzo trudny dojazd, bardzo łatwy teren do walki partyzanckiej, bardzo trudny do obrony. Czyli jest taki przelicznik gdzieś tam, że na jednego partyzanta trzeba 10 żołnierzy. W związku z tym Serbowie bardzo trudno im było wyplenić terrorystów z UCK, bo też od razu nadmienię, że powiem może rzecz bardzo uporczą. Uważam, że każdy naród powinien mieć wolność, a przynajmniej będąc mniejszością w innym narodzie, w innym państwowości, powinien szanować daną państwowość i dbać o własną kulturę. Serbowie, moim zdaniem, wykonali w 100% to zadanie, przyznając Albańczykom z Kosowa dużą autonomię, bardzo dużo swobód, ale ten żywioł islamski przerastał, aż wybuchł wśród partyzantki UCK, która jest uznawana jako po prostu czysty terroryzm. Co, jest to organizacja przestępcza i to już wszyscy mówią, to kiedyś to było takie niesalonowe, żeby o tym powiedzieć. Ale już wiadomo, że większość przywódców UCK to są po prostu zwykli terroryści, którzy będą sądzeni za przemyt narkotyków, za handel żywymi organami, za porwania, za prostytucję. Po prostu Kosowo dzisiaj to jest mekka, nie wiem, wszelakiej mafii w Europie. Większość samochodów, które jeździ dzisiaj po prostu, to są samochody kradzione. Większość brudnych pieniędzy. To jest po prostu bardzo niebezpieczne miejsce. Właściwie i co? I chronione przez Unię Europejską, chronione przez Amerykę. W imię czego też to powiem Państwu na koniec. Czyli wylądowałem w Belgradzie. Po 2 dniach jeszcze zaraz poprosili mnie Serbowie, czy mogłem z nimi pojechać do Wojwodiny. Pokazali mi ich relacje z katolikami, z Węgrami w Wojwodinie, czyli na północy, na północnym wschodzie Serbii. Do tych samych szkół, do tych samych klubów.
wspólne etapy. Moje spotkanie z księdzem katolickim i wjeżdżamy do Kosowa. I teraz ja byłem wychowany na naszej romantycznej historii. Myślałem, że tam wjadę z moim aparatem i będę zbawiał świat, w sensie, że przekażę im pewną taką ideę i to, że my Polacy zawsze z nimi byliśmy. Ale już na granicy sprowadzono moją wizytę, Albańczycy sprowadzili do ich poziomu. Po prostu sprawdzili nasz samochód parokrotnie. Chociaż dostaliśmy taką obstawę z policji, Serbowie, którzy z nami jechali, mówili, że to na pewno ci policjanci byli kiedyś w UCK, więc poprosili mnie, żebym nie robił zdjęć, ponieważ dla ich snajperów, dla ich wojskowych podniesienie aparatu może oznaczać podniesienie broni. Czyli z daleka nie widać, czy ktoś celuje przez celownik, czy robi zdjęcia, więc wiele moich zdjęć jest po prostu robiąc spod pasa albo nagle gdzieś za okna, tak żeby po prostu nie sprowadzić na siebie i na innych Serbów, którzy za mną zjechali z ich MSZ-u jakiegoś niebezpieczeństwa. Na granicy już się dowiedziałem, że za wiezienie leków na teren Kosowa dla Serbów jest po prostu opłata 1000 euro. Za ogumienie dodatkowe, za wszystko 1000 euro. 1000 euro, 1000 euro. To są specjalne takie opłaty, żeby po prostu tak przepłacić, żeby się nie opłacało po prostu wozić podstawowych rzeczy na teren enklaw serbskich. Jeszcze wrócę teraz. Do tego zdjęcia, mając Kosowo, Serbowie chowali się w parunastu tylko enklawach. Na północy 10% kołusowskie Mitrowiczy, 10% Kosowa jest czysto serbskie. I właściwie w jednej dolinie między dwoma górami w Szczepcach jest trochę Chorwatów i w parunastu po prostu takich gminach, powiedzmy, a to w Lipianach, a to w Bieżniku, po prostu w takich w małych miasteczkach już tylko i wyłącznie. Oraz Saczu. I te enklawy są chronione przez właśnie wojska KFOR-u. Tam właśnie jest bardzo dużo Polaków, teraz Państwu też opowiem. I zaraz pod Prysztyną, w koło Gradanicy, zawieziono mnie do obozu uchodźców serbskich, czyli w takich kontenerach. Jeden taki kontener to jest jedna rodzina. I te rodziny no, po prostu żyją w skrajnych warunkach. Skrajnie po prostu, jak oni mówią, bardzo zimne. Wtedy byłem to już była, bo to była co, wiosna właściwie, ale było bardzo zimno. Wieczorem po prostu spaliśmy we wszystkich ciuchach, w kurtkach. Po prostu było zimno, chociaż ktoś tam podkładał jakby do pieca. Te kontenery, jak widać, były darem Rosji dla Serbii i Czarnej Góry. Proszę zobaczyć. W wielu właśnie w tych barakach były zdjęcia Slobo Milosewicza, Szeszeli i bohaterów politycznych, wielu generałów, wielu wojskowych, także to było też ciekawe, bo w naszych domach jest mało zdjęć, czy to Wąskiego, Kupickiego, czy bohaterów naszych narodowych. Co barak, to taki patriotyczny ołtarzyk. Mogli pojechać do szpitala, jeśli się nie
jakoś musimy go raz pokupić gdzieś dalej, do szpitala wojskowego, czy już na samą granicę. Gdzie co? To jest monastyr z Radami, Gradziani, Graczami. Tak. To bardzo ważne miejsce dla kultury, dla religii, dla tożsamości serca. Też jak tu widać, są baraki wojskowe i w ogóle cały czas są patrole i są samochody wojskowe, które chronią ich przed tymi terrorystami. I ja znaczy tam robię troszkę więcej zdjęć, ale już ja te samochody to już tylko gdzieś, jak już było pusto, to sobie pozwoliłem zrobić dalsze zdjęcie. Tutaj jeszcze to, co już było serce. Tutaj też. Nie poważnie jest tutaj w Polsce, bo ci migranci są spalone cele. No to gdzieś są spalone cele, ale później spalone, zniszczone z zniszczonym kościół katolicki. To też jest ważne, żeby przy rozmowach pokazywać, czy tam mówiąc o chrystianstwie, czy tam, się wie, czy tam, takie nie są tylko oczywiście koncerny, a takie oczywiście Polskanom, Bośniakom, Albańczycy. Wszystkich promują Kosowa. Tak. Jadąc tam do Kosowa, wiedziałem, że też sobie skontaktowałem się z żołnierzami polskimi, którzy tam stacjonują. I ja sam będąc mając ojca wojskowego, wiedziałem, że jak się idzie do wojska, trzeba im coś zabić, więc nakupiłem bardzo dużo gazet, kupiłem też alkohol, tak żeby tak być mile przyjętym dla dowódcy. Jadąc tam, spotkałem się z polskim wojskiem, oni bardzo miło mnie przyjęli, więc byli zdziwieni, że w ogóle ktoś przyjechał. I zaczęli opowiadać dużo takich smaczków, które znowu się nie przeczyta w gazetach. I teraz coś opowiem o islamie. I ci żołnierze mówili, że zapoznali się w naturalny sposób z Albańczykami z tych wsi. Chodzą tam na patrole, rozmawiają. Ci Albańczycy też, ci tam na dole we wsiach, ci starsi są bardzo mili, zapraszają ich. I opowiadali mi, że mają taką wioskę, w których sołtys się z nimi zżył. I co opowiadał ten sołtys? Mówi, słuchaj do polskiego dowódcy, myśmy tu całe życie się bawili. Była muzyka, którą teraz tutaj słyszymy z tyłu. Mieliśmy dobre jedzenie, wspaniałe wino. Nasze rodziny się mieszały. Ale przyszli wahabici. I mówi, myśmy nie wiedzieli, co to jest islam tak naprawdę. To było gdzieś tam, nie? Ale ci wahabici, mówi, no kazali nam budować meczety. Dali nam pieniądze. Mówi, słuchaj, jak ja nie wybuduję tego meczetu na jakimś tam najbliższym czasie, opowiada naszą dowódcę, to będę miał bardzo duże problemy. I zobaczcie, że jadąc tam, i też widziałem kobiety, które były w tych czurkach, tak? Które były w tych ubraniach, tylko oczy były za tymi klatkami. Właśnie ten pan opowiadał ten polskim żołnierzom, że tu nigdy nie chodziło się tak ubranym, tak ubranym. W czemu to teraz o tym mówię? Bo jadąc tam widziałem wiele meczetów, ale ten, do którego jechaliśmy, nazywał się, to był 2006 rok, czyli 5 lat po World Trade Center. A ten meczet się nazywał imienia Bin Ladena. Czyli zobaczcie Państwo, tak? Kosowo, które jest chronione przez Amerykę, ma wśród niedaleko bazy Bone Steel, zaraz pokażę Państwu to zdjęcie, ma meczet imienia Bin Ladena. I nikomu w ogóle to nie przeszkadza. I tutaj nie wytrzymałem już tych zdjęć, narobiłem więcej. Mówię, dobra, poświęcam się, strzelam całą serię zdjęć. Dla Państwa wypadka. I też widać, że jak jechaliśmy o wystawę właśnie tych policjantów albańskich, to cały czas na sygnały, na mieliśmy się za nim udać. Też ci ochroniarze, w naszych samochodach zmienili rejestrację na rosyjską, tak żeby z zewnątrz było widać, że to jest taka delegacja międzynarodowa. Meczet Bin Ladena. Też widać, że nowy, że to już przebudowany. To... przepraszam, to jakieś... No i też jechaliśmy i gdzieś na postkowiach robimy zdjęcie do nowa. Oczywiście jest jakiś dom został wysadzony czy zniszczony. Tu na górze słabe zdjęcie, ale to jest amerykańska baza wojskowa. Może tutaj nie widać, co
duże, to jest tak ścięte, na którym się znajduje dwa różne rzeczy, a 15-10 km, 12 km, jest właściwie meczem w Wilnadem. Zostrzone domy i enklawa Szczyrce. Teraz tak. Pewnie Państwo nie zapamiętali, ale tam na południu Kosowa jest taka wielka dolina. Góry, góry, góry z lewej strony, góry, góry z prawej. I po środku, z jednej strony doliny, stoją polscy żołnierze ukraińscy i bronią dostępu do doliny. Przez tą dolinę górą nie można przejść, jest to niemożliwe, więc nie ma dostępu do tych Serbów, którzy tam się schronili. A z drugiej strony Niemcy chronią dostęp. I w tej dolinie żyje dzisiaj około 15 tysięcy, wtedy jak byłem, Serbów, którzy od 15 lat niektórzy nie wyszli z tej doliny. I tam zrozumiałem jedną rzecz, którą miałem dziadków, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej. Walczyli też na Kresach z Kosowcami. I ja jako człowiek, który chłonął historię, zawsze chciałem jak najwięcej o nich wiedzy wydobyć. A to jak zdobywali Kołobrzeg, co było pod Siekierkami, jak było w Berlinie. Ale mój dziadek mało mi mówił, nie? Tak nie rozumiałem. Myślałem, że on tam będzie mi opowiadał, jak z flagą zdobywali czołgi i takie rzeczy, nie? I on mi mówił właśnie o bestialstwie wojny. I tam dopiero zobaczyłem i zrozumiałem, co to znaczy wojna w tym najgorszym wydaniu. Jak to chłopak ze Szczecina, któremu jest de facto, no nie wiem, który nie widział krwi, nie widział łez, któremu się nic w naszych rodzinach nie stało teraz. My mamy to pokłosie II wojny światowej, ale które już de facto stało zagłuszone. I będąc w tej dolinie, zaprosił mnie wójt, czy tam ten szef tej wspólnoty, zaprosił parę, 11 osób na kolację, która jak to oni, po prostu mieszkańcy w tak skrajnej biedzie, w takim ubóstwie, stół przygotowali po królewsku. To, co mieli przynieśli. Ten przyniósł trochę kiełbasy, ten drugi przyniósł samogon, ten pomidory jakieś stare, ten słoiki z czymś. I cóż tam. I jakie było, wiecie, szanowni państwo, pierwsze pytanie do mnie. Słuchaj, Sylwester, czy ty wyjdziesz z nami na drogę śmierci? Ja nie wiedziałem, mogę każdemu, jakby ktoś z was dostał takie pytanie. Tak? Wyjdź z nami na drogę śmierci, bo my nie wyszliśmy z tej enklawy. Między tych gór nasze dzieci nie widziały nic poza tymi górami w życiu. I nie zobaczą, bo wyjście poza tą enklawę, znaczy od razu śmierć, od razu po prostu to jest pogrom. I ja tak próbowałem im odpowiadać, wiecie, bo wszyscy się patrzą, jest wielu ludzi bardzo wam przychylnych, jest Polska, jest Rosja, w Europie się dużo zmienia, to już nie jest taka Europa, jak była przedtem. I oni na każde pytanie powiedzieli o drodze śmierci, że oni już mają dość, oni są zmęczeni tym, co się stało, oni już chcą iść na całość, oni już nie będą patrzeć na wspólnotę europejską, oni są przygotowani do wojny, ich dzieci się przygotowują do wojny i będą strzelać. Także to była dla mnie taka lekcja pokory. W tym czasie stałem się pacyfistą. Wiem, jak ważna jest teraz polityka, oręże polityki, które trzeba tak kierować, żeby kierować naród do dobrobytu, a nie daj Boże do jakiegoś rozlewu. Trzeba dzisiaj inaczej walczyć. Trzeba się poszerzać gospodarczo, a nie w taki sposób, jak niestety muszą to robić Serbowie w Kosowie, czy tego, czego doznają. Też pojechaliśmy tutaj do ośrodka zdrowia, czyli jakby tego głównego szpitala w tej enklawie. Tak jak Państwu powiedziałem, to jest takie małe, 15 tysięcy, to jest Trzebież, może tak, to jest taka enklawa. Żołnierze. Już tu przeczytam w komputerze.
niezwykły akcent, że ci ludzie nie byli, byli bardzo do mnie serdecznie nastawieni. Po prostu, nie wiem, te prezenty, ten każdy chciał coś dać. Były to takie wschodnie fajne dusze słowiańskie. Ale jak zobaczyłem jeszcze ten samochód i ten kosz, mówię, no to jestem w domu. No, ktoś pamiętał o tych ludziach. No i następnego dnia spaliśmy tam w hotelu, gdzie w ogóle już nie było ogrzewania, czyli to był śnieg. Spaliśmy pod kołdrami, kocami, w kurtkach. No i właśnie to też fajne, że ci Serbowie przenosili to wszystko. Masz to, czy ci zimno, to może chodź do domu. Mówię, nie, to ja będę w hotelu tutaj wśród innych, bo... Ale też tak zapraszali, czy to mi się podobało, że my byśmy też tak zrobili, bo też jesteśmy tak wychowani. Jakby ktoś miał problem w Szczecinie, to na pewno byśmy go ściągnęli, byśmy dali mu prezent, może jakieś kanapki. I wyjeżdżaliśmy teraz na drugą stronę tej doliny, do Krzrenu, czyli do kolejnego miasta. Zrobiłem zdjęcie tym dwóm ochraniarzom serbskim, którzy z nami jechali w lato, w tym jaśniejszym płaszczu. On już dzisiaj nie żyje niestety, ale był bardzo miły facet. Bardzo miły, zawsze tak reagował emocjonalnie, chociaż był taki wielki, widzę, że nie jedną rzeczą przeszedł. To zawsze jak ci Serbowie coś przynosili, opowiadali, to facet miał łzy w oczach. Czyli widać, że bardzo przeżywał to, co tam się dzieje. Zjeżdżamy już do Prizrenu tam na dole i te wszystkie wioski, które tutaj były, też jeszcze były serbskie do 2004 roku, tylko w czasie tych pogromów 2004 roku. Cała ta dolina po drugiej stronie też została już niestety zlikwidowana. Ci ludzie musieli uciekać do Szczyt. I tu się zatrzymaliśmy w takiej opustoszonej wiosce serbskiej. Chciałbym Państwu pokazać jeszcze parę zdjęć z tamtą. To też takie znamienne zdjęcie w progu drzwi woworki z piaskiem. Czyli jakby tak można powiedzieć, ostatni bastion. To widać, że tam się coś działo, że wokół popalone okna. Takie bardzo ważne zdjęcie. Tutaj już mamy monastyr świętego Gabriela przy Zrenie, gdzie w czasie, ten klasztor ochraniają, to właściwie można powiedzieć, że jest taki Wawel serbski. Tu tam koronowano królów serbskich. I tutaj właśnie w czasie tych pogromów, które były w 2004 roku, mnichów musieli już ewakuować niemieccy żołnierze, bo po prostu już sobie nie mogli dać rady z atakami partyzantów. Cała była w pogrzebie.
jest cerkiew prawosławna, która jest wpisana do rejestru UNESCO jako dobre szkoło ogólnoświatowe, ogólnoludzkie, które też właśnie zostało całe spalone, zbezczyszczone. Tutaj jest pomnik bohatera UCK. Tutaj nie wytrzymałem, muszę Państwu powiedzieć taką śmieszną historię, bo nie wytrzymałem, bo wokół mnie bardzo dużo ochroniarzy chodziło, też albańskich. No i po prostu cały czas mnie prowadziła to w lewo, a to w prawo, że gdzieś musiałem coś zobaczyć, co oni mi pokazywali. Ale jak to można Polaka prowadzić tam, gdzie ona jest, to jest niemożliwe. Ja po prostu zrobiłem taki moment, że chciałem zrobić koniecznie zrobić zdjęcie do tego pomnika. I zrobiłem obrót, paręnaście szybkich kroków i jeszcze szybciej widziałem, że nie będą tam ludzie, co to się będzie działo, a wokół pełno Albańczyków. Chociaż nikt nie wiedział, kim ja jestem, byłem po prostu do Parlamentu Europejskiego. Podszedłem do tego pomnika i zrobiłem zdjęcie. A w końcu ten lado, ten duży, który miał zdjęcie, podszedł i miał jakiś taki, nie wiem, taki objął, że tak za mną stał. A ja mówię, Vlado, to te Freddy, nie przejmuj się. Mówię, ten pomnik szybko zmienimy na toalety, nie? Że przerobimy go, nie? Mówię, mów, z monumentu do toalet, nie? Ale Vlado nie zrozumiał. Złapał mnie, mnie podniósł. Mówię, kurczę, ktoś się zapytał, coś się dzieje. I mnie niesie. Prowadził mnie do takiej jakiejś restauracji, wsadził do toalety. Ja tam siedzę w tym toalecie. Siedzę, wychodzę, patrzę, Vlado stoi. A ja mówię, Vlado, co się stało? A on mówi, no przecież mówiłeś, że jesteś do toalety. Także życie pisze swoje scenariusze.
żeby właściwie dla nich ratować swój honor, nie dopuszczają już całkowitej eksterminacji tego, co zostało tam z kultury i serbskiej. I na samym końcu jeszcze pojechałem do Kosowskiej Mitrowiczy, ale to już po prostu normalna Serbia, normalne Kosowo, taki już wtedy spokój. Ci ludzie już tam nie było tej agresji, nie było tego zagrożenia. To normalnie europejskie miasto, gdzie się ogląda normalną telewizję, są normalne restauracje, bary. I teraz, mówiąc Państwu o... Już kończąc, opowiem o dwóch rzeczach. Czemu jest ten... ważne jest mówić w ogóle o Kosowie. Czemu jest ważne ludzi straszyć Kosowem, bo przesuwając tą granicę można zburzyć pokój w Europie. Czemu ja mówię o zagrożeniu wojną, o strasznej wojnie? Bo ja bym nie chciał, żeby moje dzieci żyły w takich warunkach w Krasaczu i musiały z bronią chodzić do szkoły. Zobaczcie Państwo, że dzisiaj, mówiąc o demografii, trzeba pamiętać, że za 20 lat połowa młodzieży Austrii będzie już islamska. Trzeba wiedzieć, że połowa mieszkańców Hagi jest już nie holenderska. Trzeba wiedzieć, że Marsylia, głównie Francji, jest właściwie już marokańska, jest algierska. Te procesy jeszcze nabierają teraz tempa. To nie jest tak, że historia się skończyła i teraz już będzie tylu kolejnych. W Polsce na szczęście tak, bo te procesy są jeszcze u nas pod kontrolą, tak? Czy nie przelały się, ale to nie jest tak, że nagle nie może się zmienić. Było możliwe to, że 2 miliony Polaków wyjechało do Irlandii i do Londynu. Właściwie przez pół roku 2 miliony Polaków wsiadło w samolot i przeleciało do Londynu i do Dublina. Czyli jak u nas będzie lepiej, a ja zawsze mówię, że jesteśmy na tyle pracowici, na tyle oszczędni, że za 10 lat my będziemy 4. potęgą Europy. Nie przeskoczymy Francji, Niemiec, Anglii, ale Włochy przeskoczymy gospodarczo. Jeszcze doczekamy do tych czasów. I będzie wtedy możliwe to, że właśnie islamiści, nie chcę straszyć, to mówię o pewnych procesach, ale wtedy będzie się opłacało ludziom z Europy, nawet Greków, to niektórzy tam islamiści czekają, żeby się osiedlić tam i poszedł, ale wtedy Polska też będzie wtedy dla nich bardzo atrakcyjna. Też przy naiwności polskich elit, oczywiście, tak jak to było miało miejsce też po sobie, gdzie też domniemano to, że ktoś będzie miał krzywą kulturę, że będzie tam robił różne makatki i miał zespoły budowa i wszystko będzie pod kontrolą. Ważne to jest to, że jeszcze opisując, zobaczcie ile takich miejsc jest w Europie na świecie. Węgry, mniejszość węgierska wokół Bratysławy, w Siedmiogrodzie, w Wojwodinie, mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Wiedzicie Państwo, że wśród chyba 8 skrajnych, bardzo w tym najmniejszych scenariuszach, najmniej licznych scenariuszach angielskich przyszłych wojen w Europie, wojna o Wileńszczyznę jest w pierwszej dziesiątce. Jest normalnie opracowany scenariusz wojny europejskiej. Czy ktoś widzi to, że Polacy na Wileńszczyźnie mają większą dzietność? Nie jest to duża dzietność, ale Wileńszczyzna jest bardzo tradycyjna, bardzo religijna, bardzo rodzinna. Polacy na Wileńszczyźnie nie są tam imigrantami, przesiedleńcami, zawsze byli na Wileńszczyźnie, z ich ziemi. Ludzie w Szczecinie, my jeszcze dopiero może teraz, w naszym pokoleniu, my jesteśmy już stąd. Dla mnie już nie ma innego miejsca na świecie, ale dla mojego ojca jeszcze to był Michałszczyce pod Tarnopolem. Dla mnie już tutaj, a dla moich dzieci to już tylko po Szczecin, a na los tylko Szczecin, to już się już nic nie liczy. To jest miejsce na świecie. Przerysowuję wiele rzeczy, ale wiecie, no to się jakiś tam ustawia się drugi człowiek. On kupuje na niej krzewie, on mówi, to już ktoś człowiek zbudowany już jest szczeciński. Zobaczcie te procesy. Nasi znajomi, nasza rodzina osiedlają się w Legnicy, w Legnicy. Pewnie będzie tak, znowu za paręnaście lat, to my mając większą dzietność, będzie tak, że mówiąc o Kosowie, może będzie tak, że my też powiemy, to w takim razie dajcie nam Wileńszczyznę, dajcie nam pół Niemiec Wschodnich,
Rosjanie powiedzą, no dodajcie nam pół Kaukazu, dodajcie nam Naddniestrze, po prostu to domino może się rozlać po Europie z zastraszającym tempem. Zawsze Włosi, którzy jeszcze mieszkają na Istrii, Niemcy, którzy mieszkają na północy Włoch, każdy może dzisiaj się powołać na kasę sposób powiedzieć, no jak, przecież w danym powiecie, w danym obszarze jest nas więcej, w związku z tym od jutra my jesteśmy niepodlegli Polacy, Gronieszczyzny. To jest przecież Polska, tak? Ale no, nie jestem nacjonalistą, jestem Europejczykiem, który wyznaje tolerancję i wie wszystkie te wartości, które Unia wyróżnia. W związku z tym też jestem przeciwko, w cudzysłowie, za niepodległą osobę. W związku z tym proszę mi oddać szybko Grodno i Wilno. Jako Europejczyk, to już mogę tak powiedzieć, ale nie. Uważam, że powinniśmy współdziałać, powinniśmy nie przesuwać granic w Europie, bo niczemu to nie służy. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Będąc taka bardzo ciekawa i znamienna, bo jedną z rzeczy, która jest ważna, to jest demografia dzisiaj w Europie, a druga to jest energia, materiały. Kto ma pieniądze, ale energia. W międzyczasie, gdy miałem więcej możliwości i czasu, wysyłałem do różnych firm prośby o spotkanie, żeby się poduczyć, żeby złapać wiedzę na dany temat. I wysłałem maila, wiadomość do Stoenu Warszawskiego, do niemieckiej RWF. Sami byliśmy przeciwko prywatyzacji Stoenu, ale ja zaraz po jakimś czasie napisałem im jako europoseł LBR-u, czy chcecie z nimi spotkać i porozmawiać o energetyce. Oni zdziwieni, że facet, który chciał z nimi walczyć, dzisiaj chce z nimi porozmawiać, ale ja lubię takie sytuacje, bo wtedy można sobie fajnie porozmawiać i mnie bardzo dobrze przyjęli wiceprezesi, zrobili mi bardzo dobrą prelekcję na temat Polski energetycznej, w którym kierunku, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy pójść, gdzie jesteśmy słabi, gdzie Europa, gdzie są przez... No i o energii. Dwie godziny rozmowy, jak to powinno wyglądać. I na sam koniec, nie byłem przygotowany do tej rozmowy, teraz to wiem. Na sam koniec powiedziałem do nich, ale tak myślę, że wychodziłem i się spytałem, no dobrze, ale o co się teraz wszyscy będą bić w Polsce? Gdzie jest ten klub energetyczny? I ten jeden z wiceprezesów powiedział, a wie pan, myślałem, że pan nas zaatakuje o Serbów Łużyckich, bo my tam ich wioski, ja też pomagałem Serbom Łużyckim pod Budziszynem. A tam RWF wydobywając węgiel, bo dodatnie zniszczył wiele wiosek Serbów Łużyckich. I ten mi powiedział, no myśleliśmy, że chodzi o Łużyce, ale jak się pan pyta o przyszłość energetyczną Polski, to jest walka idzie o Legnicę. Tam są największe złoża węgla brunatnego. Wszyscy dzisiaj będą bić się koncesję, żeby to wydobywać. I uwaga, sam powiedział, ale to nie jest pani sobie. Jaka Legnica? Kosowo, to jest przyszłość. Czyli demografia i energia. W Kosowie jest bardzo dużo źródeł energii. Co państwu potwierdzam? Uran, węgiel brunatny, diamenty, złoto. I też tak się kiedyś zastanawiam, czemu akurat wybuchło Kosowo? Komu na tym zależało? Oczywiście demografia, ale w takich miejscach w Europie jest wiele. To mogło wybuchać w różnych miejscach, a wybuchło w Kosowie, ponieważ też energia. I to też chciałbym Państwu podziękować i jako tak podsumować z tego sesji. Dziękuję. Bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak miłym spotkaniu. Swoją osobą chciałbym zareklamować pewną inicjatywę, która odbywa się od prawie już 6 lat w Serbii. Jest to widowdański marsz. Marsz ten ma charakter i patriotyczny, i duchowy, a jednocześnie międzynarodowy. Serbscy patrioci, narodowcy organizują co roku z Belgradu na Gazimestan. Gazimestan to jest miejsce, które upamiętnia bitwę na Kosowym Polu. Odbyła się ta bitwa w 1389 roku. Wojska serbskie starły się tam z wojskami tureckimi. Serbami dowodził wtedy car Lazar. Dzisiaj jest to jeden z ważniejszych świętych serbskich. Po stronie tureckiej dowodził Murat.
Jest to bitwa, była to bitwa, która jest wpisana na listę największych bitew i najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Są różne źródła i jedne podają, że walczyło tam około 200 tysięcy żołnierzy, ale najbardziej podobnymi liczbami to 20 tysięcy po stronie serbskiej i 40 tysięcy wojsk po stronie tureckiej. Kroniki tureckie, tu powiem ciekawostkę, bo ta bitwa również najprawdopodobniej tyczy naszego narodu, naszego kraju. Stare tureckie kroniki mówią o tym, że Serbom pomogło rycerstwo z dalekiej północy, z kraju słowiańskiego. I dużo wskazuje na to, że byli to żołnierze Władysława Jagiełły. Oczywiście nie były to jakieś duże ilości. Myślę, że tu pewnie zamknął się w kilkudziesięciu osobach. Ale Serbowie o tym wiedzą i również tego dnia, 28 czerwca, bo wtedy odbyła się bitwa, wspomina się również tych, którzy wsparli Serbów podczas tej bitwy. Bitwa się skończyła tragicznie dla sił serbskich. Praktycznie została zdziesiątkowana. Ci, co przeżyli, można było ich policzyć na palcach jednej ręki. Car Lazar został ścięty. Pewnie do dziś gdzieś tam po górach bieleją kości tego rycerstwa, które tam zginęło. A wracając do samego marszu. Marsz zaczyna się 15 czerwca. Jest to marsz o długości 328 km. Średnio robi się około 22. Ma charakter bardzo podobny do naszych polskich pielgrzymek tutaj w Polsce. To znaczy uczestnicy nocują gdzieś tam po szkołach, po salach gimnastycznych. Zapraszani są przez ludzi. Oprócz tego, że Serbowie modlą się podczas tego marszu, również manifestują swoje przywiązanie do swojej kolebki, czyli do Kosowa. Wcześniej powiedziałem, że marsz ma charakter międzynarodowy. Jeszcze pokażę, jak wygląda. W każdym razie cokolwiek pokazać. Tam na samej górze jest Belgrad. Idzie się na południe, to pod Prisztinę. To jest Prisztina, to jest Graczanica. Dzień, w którym dochodzi się do Graczanicy, to jest 28 czerwiec po modlitwie. Serbowie udają się autobusami na Gazimestan. Te takie mniejsze tutaj żyłki to są pomniejsze marsze, które dołączają do tej tutaj aorty i już na terenie Kosowa, czyli mniej więcej tu idą już wszyscy. Są to grupy tam 30-40 osobowe. Ciężko byłoby, żeby to powiedzmy szło 2-3 tysiące osób w jednej kolumnie. To jest wszystko porozwijane na takie mniejsze grupki. No i logistycznie myślę, że to jest najbardziej wygodna opcja. Do Mitrowicy dociera się na własnych nogach, czyli to jest mniej więcej tutaj. Natomiast ten odcinek, no niestety ze względów bezpieczeństwa pokonuje się autokarami. Autokary są pod eskortą policji, wojska, oczywiście KFOR-u i Eulex, bo Albańczycy raczej nie, myślę, żeby nie prowokować, nie angażują się w ochronę. Są gdzieś z boku, ale bezpośrednio nie ochraniają tego marszu. Marsz ma charakter, tak jak wcześniej powiedziałem, międzynarodowy. Głównie Serbów wspiera słowiańszczyzna. Są przedstawiciele z Rosji co roku, są Słowacy, są również Polacy. Tutaj na przykład widać
jednego z maszerujących z flagą Słowacji. Serbowie bardzo lubią Słowaków z racji tego, że to jeden z nielicznych krajów słowiańskich, który nie uznał niepodległości marionetkowego państewka Kosowo. No my niestety musimy się tłumaczyć Serbom ze swoich władz. Ja osobiście wielokrotnie powiadałem, będąc w Serbii, byłem rok temu. Ja sam sramota za moje władze, to jest, tłumacząc na polski, wstydzę się za mój rząd. Rosjanie oczywiście tłumaczyć się nie muszą, są też bardzo lubiani. Oprócz krajów słowiańskich również wspierają inne narody niesłowiańskie. W zeszłym roku w Marszu Widowdańskim brał udział Arnogilion, to jest jeden z działaczy, jeden z ważniejszych działaczy ruchu narodowego we Francji. W zeszłych wyborach na urząd prezydenta był najmłodszym kandydatem. To jest człowiek 26 czy 27-letni. Mocno walczy o Kosowo. Jego organizacja również na szerokim spektrum, że tak powiem, we Francji mówi prawdę o tym, co się stało, jak zniszczono kolebkę, serce Serbii, i on to uważa jako obowiązek po prostu. To też sięga do takiej tradycji francusko-serbskiej. Francuzi od zawsze byli postrzegani jako przyjaciele Serbów, między innymi w twierdze Kalemegdan w Belgradzie jest potężny pomnik wdzięczności Francji. On upamiętnia, przypomina to, że Francuzi wspierali Serbów w czasie I wojny światowej. Francuzi kochają Serbów, Serbowie ich. Gdy były naloty w roku 1999 roku, były przypadki, że żołnierze, piloci francuskich myśliwców zrzucali bomby gdzieś po lasach, po górach, żeby tylko nie ucierpieli Serbowie. Tutaj jest jeden z transparentów, który Arno przywiózł w zeszłym roku do Serbii. Le Kosovo, Kesla Serbii. Kosovo jest Serbią. Tutaj Arno stoi po prawej stronie. To jest Trg Republika, czyli Plac Republiki w Belgradzie. To jest takie miejsce, gdzie Serbowie organizują wszelkiego rodzaju manifestacje, upamiętniają jakieś ważne wydarzenia historyczne. Nie tylko patrioci, ale również ta różowa strona czerwona tam się spotyka na różnych demonstracjach. Często jest tak, że te demonstracje bardzo szybko się kończą w Belgradzie, jeżeli chodzi o lewą stronę. Organizacje narodowe i patriotyczne po prostu są bardzo dużą większością tam w Serbii i często po prostu są rozbijane takie manifestacje. Oczywiście policja jest bezsilna, bo organizacje patriotyczne i narodowe w Serbii są bardzo liczne i po prostu nie mają szans. Powiem jeszcze tylko, że Belgrad to jedyna stolica w Europie, która jest wolna od demonstracji gejowskich. Tam do tej pory żadna tego typu manifestacja, tudzież marsz, się nigdy nie odbyły. Jak były, to były tłumione w zarodku. Tu widać po lewej stronie flagi Serbii, flagę rosyjską. Oprócz Serbów chyba Rosjanie są najliczniejszą grupą reprezentującą inne kraje słowiańskie. Tutaj
widać zdjęcie w trakcie marszu. Piękne kobiety, stali Słowiańszczyzny. Tutaj jest akcent polski. To jest zdjęcie zrobione w roku 2008. Stowarzyszeni Polacy na rzecz serbskiego Kosowa w liczbie 5 osób reprezentowali nasz kraj. Wczoraj bodajże, albo przedwczoraj widziałem na portalu Polacy na rzecz serbskiego Kosowa taki filmik z jednej z barykad w północnym Kosowie, w którym to Serbowie dziękują nam za te wszystkie manifestacje, które się odbywają co roku w okolicach 17 lutego. No i Belgrad wie i Serbowie, że my Polacy najliczniej demonstrujemy na tego typu manifestacjach. Chodzi o tą manifestację przeciwko marionetkowemu, proklamacji marionetkowego państwa Kosowo. Nawet w Moskwie nie było takich manifestacji, jakie miały miejsce w zeszłym roku. Takie miasta nawet jak Kołobrzeg organizowały demonstracje, jakieś tam marsze i wiece. W Warszawie w zeszłym roku było tam ponad 2000 osób. No to tylko Belgrad więcej ludzi ma na manifestacjach przeciwko marionetkowemu państwu. Tutaj jedno ze zdjęć, to jest najprawdopodobniej rzeka Ibar. To jest rzeka, która jest jedną z większych, a nie największą, bo większa jest Dunaj i Sawa. Natomiast Ibar to ta rzeka, która prowadzi w kierunku Kosowa. I cały marsz odbywa się bezpośrednio wzdłuż tej rzeki. Kosmet Eta Serbia, czyli kosmet to jest słowo złożone z dwóch. Kos, czyli Kosowo i Metohija. Kosowo i Metohija. Metohija to jest zachodnia część Kosowa. Nazwa pochodzi od greckiego słowa metoch. Metoch po grecku oznacza własność cerkwi. To jest ta lewa zachodnia część Kosowa. Tu właśnie tutaj pan Sylwester był w jednym z monasterów ważnych bardzo, który leży właśnie w Metohiji. To jest monaster w miejscowości Peć. I tak jak widać, flaga Rosji. Po lewej stronie ta żółta flaga to jest flaga Bizancjum. Jest to czarny dwugłowy orzeł. Na żółtym tle. Praktycznie wszystkie prawosławne narody od Macedonii po Rosję używają tej flagi. To jest taka bardzo uniwersalna flaga, z którą się cała ta prawosławna słowiańszczyzna identyfikuje. Śpi się w salach gimnastycznych, gdzieś tam po szkołach. Podobnie tak jak u nas w Polsce, jak się idzie na jedną górę. Tutaj chłopacy w Ibarze chłodzą się. Trzeba pamiętać, że marsz odbywa się w drugiej połowie czerwca. W tym czasie w Serbii dochodzą temperatury w cień do 35, nawet do 40 stopni. Także bezcenne 10 minut pływania w rzece. Poranna modlitwa, po takiej modlitwie właśnie zaczyna się marsz. Tutaj już widać, że to jest blisko Kosowa, bo zaczynają się góry, aczkolwiek 2/3 Serbii to góry, ale takie wyższe, skaliste góry bliżej Kosowa się zaczynają. Poranne śniadanie przy jednym z monasterów. To jest ten monaster, akurat to nie jest w tej chwili w budowie. To jeszcze nie jest terytorium Kosowa. Dzisiaj byłoby to nie do pomyślenia, żeby cerkiew czy monaster była budowana
terenie Kosowa. Dzisiaj jest tendencja raczej poburzenia niż budowania tego typu obiektów sakralnych. To jest miejscowość Kraljewo. W każdym takim mieście wielkości, powiedzmy, naszego Świnoujścia, nawet mniejsze, jest jakiś pomnik. Te pomniki najczęściej upamiętniają wydarzenia z czasów II wojny światowej. Serbowie to jedyny naród, który postawił się Hitlerowi w tej części Europy. Z Hitlerem szli Słoweńcy, Chorwaci, bośniaccy muzułmanie, szli Albańcy, Bułgarzy, Rumuni byli w układzie z Hitlerem, no jeszcze Tito ze swoimi komunistami. Serbia była cała przeorana z dusz i wszerz. Co trzeci Serb nie przeżył II wojny światowej i podobnie było w czasie I wojny. Także jest mnóstwo takich pomników, monumentów upamiętniających wydarzenia z I i II wojny światowej. Tutaj jeden z Serbów całuje taki pomnik. Serbowie do swojej historii podchodzą bardzo poważnie. Powiem tak, my Polacy umiemy pokazywać swój patriotyzm, przywiązanie do historii, do tradycji, ale od Serbów możemy się wiele uczyć. Byłem w Serbii 2 tygodnie, pomimo tego, że nie było żadnych świąt narodowych ani religijnych, ja widziałem w co drugim, co trzecim domu flagę. Przypomina się od razu, przypominałem się Stany Zjednoczone, gdzie u nich masz przed domem, to norma. I tak samo jest u nich w Serbii. Nie wstydzą się swojego narodu, swojej historii i dumnie to okazują, kim są. Tutaj jeden z chłopaków, idzie w marszu z tyłu, poema o Kosowo, napis, to jest taki wiersz o tej kolebce. Mówi on o przywiązaniu, o tym, że to jest coś ważnego dla nas i dla nas Serbów. Dopóki żyjemy, będziemy za Kosowo walczyć. Serb mówi, za Kosowo metohiju Serbin dla wudace. Kosowo jest serbsko, serbsko ostace. To znaczy, za Kosowo i metohiju Serb podda głowę. Kosowo jest serbskie i serbskie pozostanie. Akurat jest początek marszu. To jest Belgrad. Po lewej stronie widać katedrę Świętego Sawy. Katedra jest cały czas w budowie, jest to druga co do wielkości świątynia prawosławna na świecie, działająca świątynia, bo oczywiście Sofia Haga w Konstantynopolu jest największą świątynią, natomiast nie jest czynna z racji tego, że po zdobyciu Bizancjum Turcy przerobili Sofię Hagę na potężny meczet. I różne organizacje międzynarodowe postanowiły, że najsprawiedliwiej będzie, jeżeli ta świątynia nie będzie ani muzułmańska, ani chrześcijańska. Więc dzisiaj w Sofii Hadze znajduje się muzeum. Nie odbywają się tam żadne liturgie ani ze strony chrześcijan, ani żadne obrzędy muzułmańskie. Tak więc Katedra Świętego Sawy to druga co do wielkości świątynia. Ona została zbudowana w miejscu, gdzie w 1596 roku sułtan Pasza spalił publicznie relikwie największego serbskiego świętego, Świętego Sawy. Większą tylko od tej świątyni jest Sobór Chrystusa Króla
w Moskwie, czyli Rosjanie mają większą świątynię. Tutaj widać Serbowie z Rosjanami. Wszyscy mają nakrycie głów, żeby nie dostać udaru. To jest odpoczynek w czasie marszu. Jedna z sal gimnastycznych zaadaptowana na potrzeby uczestników. To już jest najprawdopodobniej północne Kosowo i rzeka Sitnica. Od tej rzeki w 2004 roku wzięły swój początek wszystkie wydarzenia w marcu 2004 roku. To w tej rzece Albańczycy rzekomo znaleźli dwóch utopionych albańskich chłopców. Oczywiście dorobili sobie do tego ideologię, że ci chłopcy zostali poszczuci z psem, czy jakoś tak, że podczas ucieczki przed tym psem wpadli do rzeki i się potopili. Albańczykom tylko w to grali. 17-18 marca noc długich noży się powtórzyła. W ciągu dwóch dni, dwóch dób spalono, splądrowano bądź zbezczeszczono około 120 cerkiew prawosławnych. Wymordowano wielu ludzi. Ci, którzy nie chcieli opuszczać swoich domów, po prostu byli zabijani. Do tej pory, po tamtych wydarzeniach, 1200 Serbów jest uznawanych za zaginionych. W zeszłym roku, w grudniu, wyszła na jaw taka historia, że aresztowano ordynatora szpitala w Prisztynie. Jest prowadzone w tej chwili śledztwo, ale najprawdopodobniej duża część tych Serbów, która jest zaginiona, po prostu została sprzedana na części, na organy ludzkie. Między innymi ordynator tego szpitala był zamieszany w to, stąd to aresztowanie. O wszystkim oczywiście wiedziały władze Kosowa, marionetkowego, bananowego państwa, czyli premier Haci i pani prezydent Jahjaga. Sam Taci przecież był przywódcą UCK. To było, że tak powiem, pewnikiem, że te osoby wiedziały, co się z Serbami dzieje, z zamordowanymi Serbami. Wielu Serbów uważa siły KFOR-u i Euleksu. KFOR to jest misja pokojowa w cudzysłowie sił natowskich i Eulex to jest misja policyjna, również pokojowa w cudzysłowie Unii Europejskiej. Serbowie z Kosowa uznają ich po prostu jako okupantów. W Kosowie powinna być policja i wojsko serbskie, a nie jakieś siły, które tak naprawdę są tam po to, żeby Albańczycy mogli robić swoje. W zeszłym roku ja akurat prowadzę drużynę harcerską obronną. Podczas pobytu na poligonie w Drawsku spotkałem jednego z policjantów, który służył tam w dwóch misjach. Powiedział mi takie słowa, które mnie bardzo zabolały, bo spytałem go o to, co o tym wszystkim sądzi. Jako uczestnik dwóch takich misji powiedział mi od razu, że pobyt na tych misjach to ciągłe poczucie, że się jest po tej stronie, co nie trzeba. Nasuwa się takie pytanie, czy ten człowiek jest hipokrytą, to znaczy robi wbrew swojemu sumieniu, czy jest nieświadomy, ale świadomość ma, że jest po tej stronie, co nie trzeba, więc uważam, że większość żołnierzy czy policjantów
dla pieniędzy, tak jak dzisiaj w Afganistanie czy w Iraku, dla tych 4000 czy 5000 złotych są w stanie być agresorem i okupować jakiś kraj. Przecież ten człowiek ma wyjście. Tym wyjściem jest zerwanie kontraktu na przykład z policją czy z wojskiem. A on tego nie robi, on woli za te 4 czy 5 tysięcy złotych być okupantem. Żali mi tam się, że był w czasie tych wydarzeń w 2004 roku, że tam rzucali granatami tam ponad 20 osób. Jeżeli chodzi o polskie siły policyjne, znalazło się w szpitalu. Ale tak sobie myślałem, że człowieku robisz to z własnej woli, świadomie, więc twój płacz jest tutaj nie na miejscu. To tyle, jeżeli chodzi o moją opinię na temat sił pokojowych w tej części. Po prostu dla niej jest to okupacja zwykła. Do Kosowa powinna wrócić administracja serbska, wojsko i policja. W Kosowie też wiele jest napisów gdzieś tam na murach. Eulex, NATO, go home. Oni cały czas czekają na swoich wojników, czyli żołnierzy. Póki co biedna postawa Belgradu raczej nie wróży tego, że tam szybko polska armia wróci. Dzisiaj jest to służalczość wobec Brukseli. Prezydent Boris Tadić, takie połączenie Kwaśniewskiego i Tuska, pcha Serbię do Eurokołchozu i kosztem właśnie Serbów w Kosowie, bo między innymi to, że Serbia zostanie kandydatem do Unii Europejskiej, zależy od tego, jak Serbia, Belgrad będzie prowadził politykę wobec Prisztiny. No, na razie jest Tadić, ale za kilka miesięcy będą wybory. W Kosowie oczywiście wygra serbska radykalna stranka, czyli ugrupowanie Wojsława Szeszelia. Są to serbscy narodowcy. Tutaj, jeżeli chodzi o profesora Wojsława, to człowiek, który siedzi prawie od 9 lat w Hadze. Do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów, a jest więziony z tego powodu, że jest podejrzany o jakieś tam zbrodnie w czasie wojny na początku lat 90. Pewnie skończy się tak jak z Miloševićem, że nagle wyjedzie w plastikowym worku i taki będzie finał. Bo dużo wskazuje na to, że Slobodan Milošević zaczął mówić prawdę o tych wszystkich mechanizmach, które grały na Bałkanach w czasie wojny. Po prostu mógł zostać otruty. Niestety nie zdążył na neutralną komisję lekarską, między innymi ona miała się składać z Rosjan. No i stało się jak stało. Po 4 latach prezydent Slobodan Milošević wrócił martwy do swojej ojczyzny. Tu zdjęcie pamiątkowe. Kolejne. Tutaj już jest Kosowo, widać kamery. Tak jak mówiłem, Serbowie, patrioci, narodowcy niechętni są do tych sił międzynarodowych. Uznają ich jako okupantów. To jest Leposavić, to jest północne Kosowo. Serbowie pokazują taki gest. Takie trzy złączone palce. Serb mówi w tym czasie nema krysta bez tryprysta. Znaczy to nic innego jak nie ma krzyża bez trzech palców. To jest takie serbskie stare pozdrowienie. Ono sięga XIX wieku, w 1823
roku Miłosz Obrenowicz podczas drugiego powstania serbskiego pozdrowił wszystkich swoich żołnierzy właśnie tym znakiem, z nami Bóg. No i powstanie oczywiście się udało. Jakieś 45 lat po tym Serbia. Konsekwencją powstań było to, że Serbia została księstwem, a jakieś 45 lat po tym została królestwem w pełni niepodległym, niezależnym od Turcji. A sama niepodległość skończyła się wkrótce po bitwie na Kosowym polu. To był początek XV wieku, kiedy to Turcy i państwo osmańskie zaczęło swój marsz w głąb Europy. To trwało do końca XIX wieku, czyli mniej więcej 3,5 razy dłużej byli w niewoli niż my. My 123 lata, a prawie ponad 400 lat. Leposawicz to jest północne Kosowo, cały czas w rękach serbskich. To jest kosowska Mitrowica. Ludzie witają na balkony, wyszli, tak? Flagi się pojawiły na balkonach. Witają uczestników marszu. To jest most w kosowskiej Mitrowicy. Po drugiej stronie jest część albańska. W części albańskiej żyje tylko jeden Serb. Jest to 80-letnia babinka już, pani Lidia. Ona powiedziała, że ona się nie ruszy, że to jest jej ziemia i ona się nie boi śmierci. I praktycznie od rana do wieczora kobieta ta jest pilnowana przez wojsko i przez policję. Także no, pani Lidia jest perełką kosowskiej Mitrowicy, jest tam kochana. Daj jej Boże długie życie. Powiem jeszcze taką historię. Jej mąż był w czasach komunistycznych trenerem zespołu koszykowego. Mąż już nie żyje, ale bardzo znana postać, jeżeli chodzi o świat sportu w Serbii, ogólnie w Jugosławii. Tutaj widać materace, które są udostępnione dla pielgrzymów. To są wojskowe materace z serbskiej armii, to jest pewnie jakiś dar. Powiem jeszcze, że sam marsz nie kosztuje, to znaczy jest wszelkie koszta noclegów, pożywienia jest fundowane przez organizatorów. Kwestią tylko jest dojechać do Belgradu. Z Polski to jest koszt pociągami, jeżeli ktoś chce. To jest koszt w dwie strony jakieś 600-650 zł. Podobnie będzie kosztował samolot. Czyli no, tylko my jako Polacy ponosimy koszt wyjechania. Natomiast tam na miejscu nic nas to nie kosztuje. To jest monaster Graczanica, to już jest 28 czerwca, czyli Widowdan, Dzień Świętego Wita. Do tego dnia odbyła się bitwa na Kosowym polu, modlitwa i przejazd autokarami na Gazimesta. Tutaj widzimy już ten monument, tam z tyłu. On jest ogrodzony wysokim płotem dwumetrowym, zakończony drutem kolczastym. On jest strzeżony 24 godziny na dobę. Bez tego pewnie by skończył tak jak wiele cerkwi i domów serbskich w Kosowie, pewnie by był wysadzony. To właśnie on upamiętnia tą bitwę na Kosowym polu. Tutaj widać zdjęcie pamiątkowe. Pod monumentem to jest taka duża wieża, ona ma może ze 30 metrów. Można wejść na samą górę tej wieży.
No, piękna panorama Kosowa się rozprzestrzenia. Tutaj widzimy obóz tych żołnierzy, którzy pilnują Gazimestanu. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, że odnośnie żołnierzy międzynarodowych, że historia się powtarza. Najbardziej brutalnymi żołnierzami, którzy tłumili barykady i demonstracje serbskie, to byli żołnierze niemieccy. Serbowie tyle ucierpieli w czasie II wojny i pierwszej ze strony narodu niemieckiego. Dalej to cierpienie się, że tak powiem, powtarza. To, co tutaj pan Sylwester pokazał wcześniej, to jest obóz dla uchodźców w Graczanicy. Jest to barak ufundowany od narodu rosyjskiego dla Serbów i Czarnogórców. No i tutaj jest cerkiew świętego Sawy, to stąd zaczyna bieg swój marsz. Trwa 13 dni dokładnie. To z mojej strony tyle. Jakby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy jest zorganizowane już? Nie. To są zbyt małe ilości ludzi, żeby zorganizować, powiedzmy, autograf. To było fajnie, pojechać sobie 40 osób. Czy to stowarzyszenie z Polacy na rzecz serbskiego Kosowa? Myślę, że najwięcej by mogło zdziałać w tym temacie. No, do tej pory to były grupki 5-6-osobowe, jeżeli chodzi o Polaków. Ja się już w tym roku się też, znaczy pierwszy raz się wybiorę, bo jeszcze nie byłem w zeszłym roku. Byłem w Serbii, ale akurat w kwietniu spotkałem się z działaczami SNP, czyli Serbskiego Narodnego Pokretu. Już jestem zarejestrowany jako kandydat do uczestniczenia. Sam marsz organizują dwie organizacje. Tam to mi się akurat osobiście nie podoba. W Serbii Ruch Narodowy jest trochę podzielony. Są dwie organizacje o tej samej nazwie. SNP. Jedna organizacja jest bardziej radykalna, druga bardziej umiarkowana. No uważam, że w jedności siła. To nie jest dobrze, gdzie takie środowiska patriotyczno-narodowe się kłócą. Niemniej jednak nie jest to jakaś tam walka na noże. Po prostu gdzieś tam w mediach się to odbywa, może tak jak u nas znowu z ANR-em jest jakaś tam rywalizacja, a tam jeszcze dodatkowo potęguje to, że organizacje te mają tą samą nazwę. Ale jedna i druga organizuje marsz widełdański. Nie ma pytań z mojej strony, to wszystko. Dziękuję. Tak, tam jest 14 dni na to, żeby zgłosić, wyrazić chęć. Od momentu, kiedy masz wyjdzie, do momentu. Czyli powiedzmy, jak masz wychodzi 15, to warto przed 1 czerwca zarejestrować się. widownańskimarsz.com. Z tym, że w Serbowie nie używają litery W podwójnej, tak jak my, tylko przez V wszystko trzeba pisać. I tam wszystko jest. To jest już dla regionu. Tak, to właśnie Polacy na rzecz serbskiego Kosowa organizują. Tak. W zeszłym roku ta jedna organizacja się wycofała z marszu. Ta właśnie bardziej radykalna. Dlatego troszeczkę mniej osób poszło na Gazimestan. W tym roku mam nadzieję, że już dwie organizacje. Będzie więcej ludzi. A jeszcze powiem, nie tylko na Kosowo idzie się na piechotę, również Serbowie idą, przepraszam, jadą autami, autokarami, pociągami nie jeżdżą, bo kiedy Kosowo ogłosiło niepodległość, żeleżnice Serbii od razu
wyprowadzimy swój tabor kolejowy. Chcecie iść sami, to sobie kolej spuśćcie. Po prostu wycofali wszystko. W Kosowie dzisiaj się nie jeździ pociągami. A było regularne połączenie z Pristinem. Także pociągami się nie jeździ, auta i autokary. Dziękuję bardzo.